Pewnie możecie się zastanawiać, dlaczego na ostatnim odcinku sprzedałem wszystkie moje samochody. Jest tutaj ziomek, który spawnuje kasę sobie i zobaczcie tam jakichś ludzi na web, tak? Zrobił sobie money lobby, zobaczcie. O. No i wy się zastanawiacie, dlaczego ja sprzedałem te samochody i gram na wersji dla PS4, tak? Skoro... Zobaczcie, ludzie robią sobie takie rzeczy i granie dla mnie granie na PC-cie, no nie ma żadnego sensu obecnie. Bo są te cheaty, no nie chodzi mi akurat o tego kolesia, który tam nic mi nie zrobił, tak? Sobie siedzi i tam kasę spawnuje, tak? Niech sobie tą spawnuje i tyle. Ale chodzi o takich właśnie, co używają cheatów, wiecie, po to, żeby rozwalić komuś zabawę, no nie? I właśnie dlatego gram na PS4, bo tam zabawa jest, po prostu masz tą radość z samego grania, cieszysz się, że nikt cię nie zaatakuje z jakichś tam programów, tak? Tylko sobie, o, nie? A ten ziomek tutaj, zobacz, o, stoi sobie i może już włączył sobie Goda, nie wiem, jakiegoś auto aima, czy nie wiadomo co jeszcze. Nie mam pojęcia, no i nigdy nie mam pewności, czy ten, z kim gram, ma skilla, że mnie zabija, czy dlatego, że używa jakichś programów. Pewnie dostanie bana, no nie wiem, ja go tam nie będę zgłaszał, bo mi w sumie nic nie zrobił żadnym cheatem, tak? Tylko sobie tu stoi i spawnuje hajs, to się schował tam na dole. Co on robi? Jezus Maria. Masakra.